Włoska muzyka w nowoczesnych aranżacjach to brzmienie, po którym poznamy zespół Disco Collectivo. Grupa jest projektem instrumentalisty Martiniego Di Arco, który mimo, że na co dzień gra w zespole bluesowo-rockowym Wolny Elektron na skrzypcach i klawiszach, to w zespole Disco Collectivo możemy zobaczyć go w nowej, wokalnej odsłonie. Jak opowiedział nam frontman grupy, muzyka, jak i język włoski zawsze były mu bliskie, a dzięki zaangażowaniu do zespołu młodych wokalistek grupa dociera przede wszystkim do szerszej publiczności, nie tylko tej starszej, kochającej włoskie piosenki, ale również do młodszego pokolenia. Razem z Martinim Di Arco na scenie występuje Julia Szczepaniak, Zuzanna Kubicka i Julia Dera. A wszystko zaczęło się od napisania piosenki Mówię Ci, która przerodziła chwilową współpracę w zespół obecny na scenie od kilku miesięcy. Dziękuję wszystkim za uwagę. Julia Dera poprosiła mnie o nagranie piosenki, o wymyślenie jej w ogóle. I dla potrzeb klipu, nad którym pracujemy, i dla potrzeb nagrania, zaprosiłem drugą Julię Szczepaniak i Zuzannę Kubicką, żeby po prostu dośpiewały chórki. A się okazało, że obie dziewczyny są zdolne, takie z dużymi motywacjami artystycznymi. No, grzech tego nie, że tak powiem, nie wpleść w działalność. Tak? Jak sama nazwa grupy wskazuje, Disco Collectivo gra muzykę popową z gatunku Italo Disco, choć niebawem brzmienie zespołu nieco się zmieni. Wybraliśmy teraz na dzisiejszą imprezę taki set złożony z hitów Italo Disco. Była wśród nich też jedna moja kompozycja, Mówię Ci, którą mam nadzieję, że tak powiem, popchnąć gdzieś w górę. Natomiast jakby w tej chwili zaczynamy pracować nad troszkę innym stylem i brzmieniem. Zostaniemy oczywiście w ramach tego Italo Disco. Natomiast chcemy popłynąć w kierunku takich nurtów Cold Wave i z takich rzeczy znanych, pomieszać lata 80. z nowoczesnym stylem klubowym takim grania, prawda? Czy to jest właśnie odpowiedź na oczekiwania publiczności? Tak, ja podsłuchuję różne rzeczy i stwierdziłem, że tego mi brakuje, a to jest połączenie czegoś, co sam lubię, dlatego że ja lubię muzykę tam w stylu Alphaville, The Stranglers, tak, Joy Division, tego typu klimaty, a z kolei chciałem dać dziewczynom, które są o wiele młodsze i z jakby innej generacji, możliwość złączenia tych dwóch elementów, prawda? Drugi najważniejszy głos obok Martiniego Di Arco należy do Julii Dery, dopiero 15-letniej wokalistki, choć z licznymi nagrodami na koncie. Muzyczny talent odziedziczyła po mamie Krystynie, od wielu lat obecnej na muzycznej scenie. W chórkach możemy usłyszeć Zuzannę Kubicką. Pierwsze kroki na scenie stawiała w tańcu, dopiero później udzielała się wokalnie. I choć taniec nadal jest jej bliski, doskonale czuje się w stylistyce zespołu. Drugą chórzystką jest Julia Szczepaniak. Na scenie również obecna od najmłodszych lat. Podobnie jak Zuzanna Kubicka, łączy pasję do śpiewu z tańcem. Rozwija swoje umiejętności w szkole musicalu Erato, gdzie brała udział w licznych projektach scenicznych. Jak godzicie jakby tą pasję muzyczną ze szkołą, z planami zawodowymi?
No, kiedy tylko jest czas właściwie, staram się uczyć, jeżeli mam jakieś ważne sprawdzian na próbach, jeżeli jest przerwa, to robię, ale przede wszystkim właśnie pasja i nie odpuściłabym sobie jakiegoś występu czy próby właśnie ze względu na sprawdzian czy coś takiego, ale staram się to jak najbardziej pogodzić, nie ma za dużo wolnego czasu, bo wszystko trzeba dobrze upchnąć, ale dajemy radę. A jak to wygląda u Was z organizacją czasu? No, tak samo jak Zuzia też. Ja też tak od dziecka właśnie miałam cały czas jakieś występy w teatrze, bo ja też na co dzień występuję właśnie, razem z Zuzią zresztą. No i już się chyba tego nauczyłam, po prostu wiele lat praktyki, że trzeba iść do szkoły, a potem jechać na próbę i tak jest praktycznie codziennie. Który występ był najlepszy do tej pory, tak według Waszego odczucia? Według mnie, no Dzisiaj był naprawdę fajny klimat, bo właśnie było czuć się taką miłość od mam i to właśnie specjalnie dla nich było, ale ja jeszcze bardzo miło wspominałam koncert w Rogoźnie, to był nasz pierwszy, bo pierwszy raz w ogóle byliśmy z tym składem, mogłyśmy się poznać i spróbować czegoś nowego z tymi wszystkimi piosenkami wystąpić i to było super, naprawdę dobrze to wspominam. Dzisiaj mogliśmy też usłyszeć twój solowy występ. Jaka to była piosenka? Ja dzisiaj śpiewałam Una Notte Speciale i Donna Musica. Uczycie się na co dzień języka włoskiego, czy dopiero ten język poznajecie teraz? Ja uczyłam się hiszpańskiego przez pewien czas, ale włoski ja tak dopiero samo. W muzyce. Ja tak samo się uczyłam. Hiszpański i włoski jest bardzo do siebie podobny, więc mi jest łatwo śpiewać włoski język. Nie, ja zaczynam po prostu, słyszę wszystko, co jest fonetycznie, praktycznie i się uczę na bieżąco. A skąd takie zamiłowanie do muzyki, do występów przed publicznością? Ja muzykę właściwie miałam dzięki przez taniec, bo od dzieciństwa tańczę, więc muzykę na wszystkich zawodach i występach miałam zawsze w sobie. Ale teraz postanowiłam i miałam też możliwość właśnie rozwinięcia się w śpiewaniu i po prostu już czuję muzykę, to jest część mnie i czuję się super, kiedy mogę być na scenie i po prostu do niej tańczyć i śpiewać. Skoro tańczysz już od kilku lat, to też masz większe obycie sceniczne i mniej się zapewne stresujesz przed publicznością. Tak, uwielbiam w ogóle występować na scenie, to jest taki, nie wiem, mój drugi domek może tak nazwać, więc mam trochę stresu, ale dokładnie wiem, jak to wygląda właśnie z miejsca, jak widzę publiczność i tak dalej, więc nie boję się tego aż tak. A ty, Julia, jesteś właściwie drugim głosem obok Martini Di Arco w zespole. Tak, mnie zadaziła mama muzyką, mama zaczęła śpiewać i ja tak jakoś też... Mama dużo razy, jak była na koncertach, to ja byłam w brzuchu i słuchałam jakby przez brzuch, jak mama śpiewa i tak jakoś wyszło, że też pokochałam muzykę tak jak mama i się zaczęło jakby. Później też tutaj tańczyłam i miałam taki troszeczkę dylemat, czy tańczyć, czy śpiewać i wybrałam śpiewanie. Mama trochę daje tobie porad wokalnych? Tak, daje, zawsze mnie poprawia, czasami się na mamy złoszczy, że ja wiem lepiej, ja tak naprawdę mama wie lepiej i... Też przez mamę się uczyć, też przez Matniego, bo Matni też nam dużo jakby daje rad. Członkowie grupy uzupełniają się. Dziewczyny, jako początkujące wokalistki, mogą wiele nauczyć się od doświadczonego już muzyka Martiniego. Z kolei młodość dziewcząt wprowadza dużo świeżości do zespołu. Czerpiecie z tej współpracy z Martini Di Arco, który już na scenie jest obecny od wielu lat? Tak, właśnie on nam daje bardzo duże możliwości. Teraz mamy też mały plan, żeby zmienić nieco naszą muzykę trochę, żeby już nie były same włoskie utwory, ale też takie starsze i będziemy je przerabiać po prostu. A jakie macie plany? Gdzie byście chciały wystąpić jeszcze jako zespół? Gdzie Martini nas weźmie, no. Zawsze nam mówi gdzie, co i jak i tam się przygotowujemy, występujemy. Po prostu ważne jest to, żebyśmy były na scenie i mogły się pokazać, bo... Współpracowali razem. Tak, bo to też nam da dużo możliwości, poznamy nowych ludzi. Zaraz też po każdym praktycznie występie mamy nowe propozycje gdzieś, że na jakiś charytatywny koncert albo coś. No i tak, po prostu jeździmy. Na koniec dzisiejszego odcinka zostawiamy Państwa z muzyką poznańskiego zespołu Disco Collectivo. Grupie pozostaje życzyć samych sukcesów.